Trasa bardzo fajna, była trochę rozkopana, ale to ze względu pewnie na pogodę przez ostatnie tygodnie. Nie było takich, jak to się zdarzało w poprzednich rundach Shooter Cup, że były po prostu takie dziury, takie miejsca, gdzie się po prostu jechało jak po krawężnikach jakichś, że się tak bezpośrednio uderzało. Bardzo fajna, zmienna, szybkie partie, wąskie, po takim błocie, po kolejnach. Organizacyjnie bardzo fajnie, żadnych obsów, wszystko było tak jak należy. Jeśli chodzi o nas, to niestety na przedostatnim OS-ie połamaliśmy felgę, jechaliśmy po OS-u na kapciu. Zgięliśmy wahacz, po tym OS-ie zmieniliśmy koło na nowe, jechaliśmy z uszkodzoną geometrią całą, zbieżnością, ale udało nam się utrzymać z tego co wiem, bo jeszcze nie ma oficjalnych wyników pozycje. I mamy zadowalający nas bardzo wynik. Wszystko poszło ok. Tutaj od razu chciałem podziękować partnerom, firmie Polamel, firmie Car Solution i firmie PPM Nalewajko za pomoc. Bez nich nic na pewno by się nie udało.